5 września 2017 godzina za 18:11. W Toruniu jesteśmy, jak zwykle co roku, po wizycie w Chełmży, po inauguracji szkoły mojej, liceum, wręczenie w 4. rok nagrody indywidualności szkolne. Tak, imieniem Włodzimierza Krysnera, proszę pani, halo, pani to, pani mi znowu kwiaty kupi pewno, bo ja pani kupiłem, wczoraj wręczyłem, tak, a pani mi nie chce kwiatów kupić, proszę pani. Fajne, tutaj są domki. Halo, domki? Idziemy naszą trasą, w Toruniu na parkomacie trzeba wpisać numer rejestracyjny, a to jest nielegalne. To jest nielegalne, nie wolno. A oni mają gdzieś to. A godzina parkowania 6 zł. To też złodziejstwo, prawda? No ale tak to jest w Toruniu. No, a my co roku tutaj wizytujemy Toruń, bo jest piękny. Toruń jest piękny. Nasza Chełmża jest też piękna, bo ma piękną konkafedę i piękne jezioro i pięknych ludzi, tak? I wspaniały ryneczek. Ale Toruń jest też ciekawy, śliczny. Zawsze idziemy do tego skrzypka tutaj, prawda, kochanie? No i zawsze popierniki. Pod modrym fartuszkiem czasami bywamy, tak? Ej, reformacja w Toruniu. Pielgrzymka przyjechała. Kto? Pielgrzymka. Te babcie. Aha, skrzypek jak zwykle gra. A żaby... Żaby puszczają wodę. Jak zwykle. Tak. Prawda czy nieprawda? Nicht verstehen, ja? Nicht natürlich. Nie? A ktoś inny? To jakieś... No, Francuzi. Francuzi to już przyjemniej, Toruńskie pierniki, kochanie. No. Idziesz? Idę. Ale zdaje się, że coś widzę, nie ma ludzi, czyli nie, może otwarte. O, 1891. O, to. Tu kupujemy zawsze pierniki dla całej rodziny. A tam pod ratuszem Kopernik. Kopernik. Z Kopernikiem zawsze sobie zdjęcia robimy. Idziemy do Kopernika i maszerujemy główną ulicą. O, tu w Toruniu. No, poszła popierniki. Tak to jest. Tak to jest. Także my tu w dwór Artusa. O, tu jest dwór Artusa. I tu są pierniki. A my też stare pierniki, ale... Pierniki są dobre, więc w związku z powyższym stare pierniki będą jeść pierniki. Ahoj, Toruniowi. No ja tu oczywiście bywałem za młodych lat, bo przecież po pierwsze jak miałem 17, to mi kiszkę wycięli, prawda? Ślepą. A tutaj w miejscowym szpitalu. Potem latałem tu na lotnisku. Tak, skończyłem 2 kursy szybowcowe, 1. i 2. stopnia, LPW, lotnicze przysposobienie wojskowe. Mało brakowało, żebym nie został lotnikiem, ale zostałem marynarzem i dlatego mówię ahoj Toruń, ahoj! Dzisiaj 5 września i jesteśmy w Gnieźnie. Gnieźnie 2017. Zaczyna kończyć Świętej Trójcy. A, piękne dzwony tutaj są.
zwiedzamy Gniezno. Kolebkę polskości. Tu, gdzie się Polska zaczęła. Idziemy do kościoła Świętej Trójcy najpierw. Zobaczyć. Tu modlimy się. Piękny stary kościołek. Piękny stary kościołek. Zobacz, jak pięknie teraz wygląda. Jesteśmy w Gnieźnie, 5 września 2017. Piękny ryneczek w Gnieźnie. Gniezno. Nasza kolebka polskości. Stąd nasza historia się wywodzi. Tak jest. A my zwiedzamy, tak? Idziemy teraz do katedry, tak jest. No, halo. No, pozdrawiamy was wszystkich z Gniezna. Tak. My w tej chwili będziemy się modlić za was wszystkich. A za kogo? Za ludzi dobrej woli. Pomodlimy się.